Hej, cześć. Dziś Czachy, klasyka czeska, czyli piwo Holba. Holba w wydaniu premium, czyli dwunastka, 5,2 alkoholu. Zawsze to piwo Holba było uznawane, jedni to lubią, drudzy nie. No, natomiast oni faktycznie nieźle chmielą. Tą Holbę od zawsze, ja pamiętam, z żoną byliśmy w Jesiennikach i tam właściwie królestwo Holby, no bo ona stamtąd pochodzi, z Jesienników, z takich gór, z miejscowości Browary, z miejscowości Hanuszowice. No a to wszystko jest koło Wielkiego Jesiennika i tam wszędzie w pubach, właściwie wszędzie jest Holba w różnych odmianach. I tam się do niej przekonałem po raz pierwszy. To było ładnych parę lat temu. Zobaczmy, jak smakuje Holba z supermarketu polskiego. Piana bardzo ładna, gęsta, drobna, kolor no taki dojrzały, no taka dwunastka, tak, lager dwunastka, a taki też ma kolor, ciemno-żółty. Wielkiego tutaj zapachu, szaleństwa zapachowego nie ma. Trochę chmieli, trochę utlenienia, jak to w czeskich piwach często, w dodatku w zielonej butelce, więc nie ma co się dziwić. Piwo jest dobre, no. Znaczy, ja lubię, jak ktoś lubi czeskie smaki, to jest i trochę utlenienia, i trochę diacetylu, ale jest no, fajnie esencjonalne, tak? Fajnie esencjonalne i bardzo pijalne. Przede wszystkim słody, czuć chmiele. Chmiele mniej też, nie bardzo, no. Czeska klasyka, tak? Szaleństwa mówię, nie ma szaleństwa chmielowego, ale przyzwoite takie piwne piwo. Nazdar. Hello. Słuchajcie, przed nami, przed chwilą testowałem Holbę. I one w zestawieniu będą obok siebie. A jeszcze dzisiaj rano, po drodze na rowerze, miałem nieprzyjemność picia Żateckiego z Okocimia, bo nic innego nie było, które uważam za piwo ledwo pijalne, to Żateckie z Okocimia. Dobra, potem była Holba, a teraz piwojada, 14, piwo stylizowane na klasyczny czeski pils. Tak jest zapowiadane. No ale to jest 14, to nie jest taki tak naprawdę klasyczny czeski pils, bo klasyczny czeski pils to jest 12, jeśli już. No dobra. 14 to klasyczny czeski pils chmielony wyłącznie szlachetnym chmielem żateckim. Nazwa piwa nawiązuje do ekstraktu początkowego 14P zgodnie z czeskim obyczajem. No. Tam są różne obyczaje. Okej, no to patrzymy. 5,8 V z tej 14, czyli no taki już zacny. To bardziej ma woltaż jak kniżna ze zwijan, tak? Niż jak klasyczny czeski pils, jeśli miałbym się czepiać. Takie słody. Słody, ale lekko. Ale diacetyl też czuję. Z kieliszka już mniej, ze szkła. Piana jest ładna, niska, ale taka zwarta, biała. Kolor też. Piwo nie jest całkowicie klarowne, jak widzicie. Jest lekko mętne. No jest to zapewne piwo niefiltrowane. Jeszcze sprawdzę. Chyba nic nie piszą o tym.
Próbujemy. Piwo jest intensywne, no bo to czternastka, tak? Przeważa ta słodycz pochodząca ze słodów w pierwszym smaku. Potem wchodzi goryczka i to się jakoś tam łączy ze sobą. Piwo jest sążniste. Tak, jasne piwo pełne, tak? Bardzo pełne. Sążniste. Może nie do końca mój klimat, bo jest lekki diacetyl. No taki powiedzmy lagerowy odpowiednik APA, tak? To jest ta czternastka. Jakby czasami naprawdę z niektórymi apami można by to pomylić, to piwo. Które nie są chmielone wbrew nazwie amerykańskimi chmielami oczywiście, bo takie też bywają. Ale okej, ale nie nazywałbym tego klasycznym czeskim pilsem, bo klasyczny czeski pils tak nie smakuje. Jest po prostu delikatniejszy. To jest dwunastka. Od dziesiątki do dwunastki, czternastki tam rzadko są. Tak jak mówię, no, znanym przedstawicielem są Sfijane, tak? Kniżna, Baron. Baron to już mocniejszy. Dobra, to tyle mądrości. I jak to napisali, na zdrawi.